Na tym filmie pokażę, jak można ustalić wartości podstawowych statystyk opisowych dla wskazanej cechy ilościowej, ale przy założeniu, że będą jej wartości pogrupowane według określonej cechy, tutaj jakby mierzonej na skali nominalnej, czyli standardowo na przykładzie bazy danych dotyczących 100 przykładowych studentów pod względem wieku, zbadamy ich statystyki opisowe podziale na wiek, na płeć, czyli będą wyniki oddzielne statystyk opisowych dla mężczyzn oraz statystyk opisowych dla kobiet. Taki podział według zmiennej grupującej, czyli takiej, która rozdziela pewien zbiór obserwacji na dwie lub więcej podgrup, pozwala nam po prostu dowiedzieć się, jak dane statystyk opisowych rozkładają się w całej zbiorowości oraz jakie mają ewentualne różnice, kiedy zastosujemy podział na wartości zmiennej grupującej i możliwe, że statystyki dla mężczyzn mogą być troszeczkę innymi statystykami opisowymi dla grupy kobiet. Jeżeli wejdziemy w programie SPSS analiza, raporty i mamy tutaj element podsumowania obserwacji. Jeżeli ze zbioru zmiennych, które występują w naszym zbiorze danych, w bazie danych, wybieramy zmienną z lewej na prawo, przerzucamy lub może być ich oczywiście więcej, dla których zastosujemy zmienną grupującą, bez tego grupowania oczywiście też analiza przejdzie, ale jest ona ciekawym elementem, taka analiza. Jeśli wprowadzimy podział według zmiennej, która oczywiście według nas może mieć jakiś dodatkowy zasób informacji, jeżeli teraz klikniemy sobie statystyki i te statystyki oryginalnie znajdują się po lewej stronie, my w tym momencie wybieramy te statystyki, które są dla nas ważne, które przyniosą jakąś potrzebną dla nas informację. Jeśli w treści zadania mamy po prostu ustalić na przykład średnią, medianę, czy też załóżmy odchylenie standardowe jako takie podstawowe informacje, no to przerzucamy z lewej strony, ja przytrzymałam Ctrl, oczywiście lewa ręką na klawiaturze i mamy je przerzucone na prawą stronę. Te elementy, które z lewej strony jeszcze statystyk opisowych potrzebujemy, no to po prostu przerzucamy. Według mnie błąd standardowy średniej też może mieć jakąś informację, nawet możemy, jak widać, przeciągnąć to do góry, ponieważ jak będę interpretowała średnią, to też dobrze przerzucić i powiedzieć, o ile około ta średnia mogłaby być niższa lub wyższa. Jak interpretuję średnią, to też dobrze interpretować, o ile zazwyczaj też wartości różnią się od tej średniej. Więc to jest bardzo fajna dla nas informacja. Jeżeli oczywiście potrzebujemy takich elementów jak suma pewnych wartości, czy ile ich było, oczywiście możemy je przerzucić najlepiej na początek, bo to są takie informacje wstępne. Czasem przydatne są wartości najwyższe i najniższe, czyli elementy zmienności. Tutaj w jakim zakresie w ogóle mamy do czynienia? Rozstęp liczony jest jako minimum, maksimum, minus, minimum, więc może być ta informacja podana. Dla mnie przydatna jako podstawowa statystyka opisowa byłaby skośność i kurtoza, ponieważ skośność mówi o zniekształceniu tego rozkładu badanej cechy w lewo lub w prawo, a kurtoza o wysokości tego rozkładu, czy on jest wyższy niż w rozkładzie normalnym, czy mniejszym. Ciekawym elementem jest średnia harmoniczna i geometryczna, jako alternatywy tutaj liczonej domyślnie średniej arytmetycznej. Te średnie mają zastosowanie takie szczególne w zależności, powiedzmy tak, średnia harmoniczna ma zastosowanie, kiedy badane cechy są wartościami liczonymi jako iloraz, jakiejś prędkości, przyspieszenia, takie właśnie wielkości tak zwane stosunkowe, a średnia geometryczna miałaby jakby zastosowanie, kiedy dane mamy liczone jako czasowe i można by było z takiej skorzystać, więc domyślna średnia arytmetyczna, którą mamy po prawej stronie, według mnie jest wystarczająca. Ciekawym elementem jeszcze tutaj jest procent sumy całkowitej i sumy, nie widać tutaj, przesuniemy z całkowitej liczebności, sumy całkowitej
i z liczebności. Te elementy pozwalają jakby łatwiej nam zinterpretować takie elementy w naszym przypadku, ile na przykład byłoby procentowo kobiet czy mężczyzn w określonym wieku. To są rzeczy dodatkowe, mogę to nagrać na oddzielnym filmiku, który też wrzucę na YouTube. I jeżeli wybierzemy wymagane przez nas statystyki opisowe, klikamy opcję dalej, jest włączona ta zmienna grupująca. Oczywiście można zaznaczyć tutaj pokaż obserwacje, tylko że to w oddzielnym raporcie można wygenerować sobie takie podsumowanie, ile było kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych. To jest rzecz dodatkowa. Ja na tym nagraniu chcę pokazać statystyki opisowe. Jeżeli teraz klikniemy sobie OK, wygenerowuje nam się tutaj pod jakby taka forma opisowa, co zostało wpisane do programu jako polecenie. Tu mamy informację właściwego raportu, ile było uwzględnionych pozycji, ile było wykluczonych, ile było razem. I teraz możemy w tym momencie analizować sobie te statystyki opisowe. Bardzo fajnie w podziale według zmiennej grupującej. Tutaj to była płeć studenta, czy w grupie kobiet, czy w grupie mężczyzn, ile było kobiet, ile było mężczyzn, ile w takim razie było ogółem. I zarówno dla kobiet, mężczyzn i dla całej zbiorowości bez zastosowania zmiennej grupującej mamy możliwość ustalenia wszystkich wybranych przez nas statystyk opisowych, które miałyby pokazywać, jak wygląda rozkład badanej zmiennej ilościowej w podziale na zmienną grupującą. Wtedy można zauważać pewne takie wskazówki, że najstarsza kobieta miała 38 lat, a najstarszy mężczyzna 35, bo taka akurat zmienna jest tu analizowana. Wiemy, ile razem lat miały kobiety, ile mężczyźni. Trzeba jakby zawsze to interpretować jakby w odniesieniu do tej zmiennej, jaka ona jest, w jakiej jest ona jednostce, czy na przykład suma lat zdobytych przez kobiety czy mężczyzn w ogóle ma jakiś sens taki interpretacyjny. Oczywiście można mówić wtedy, że na przykład kobiety przeciętnie to one były starsze niż mężczyźni, ale żeby tak generalizować, że ta zasada działa zawsze, należałoby wykonać odpowiedni test statystyczny, bo przy określeniu, że to kobiety są przeciętnie w wieku starszym niż mężczyźni, to trzeba brać pod uwagę odchylenia standardowe i tylko w tej pojedynczej próbie 100 obserwacji można ogół powiedzieć, że to kobiety są przeciętnie starsze niż mężczyźni, ale nie można tego przełożyć na całą populację generalną. Tu należałoby przeprowadzić odpowiedni test statystyczny, który porównywałby dwie średnie, które są od siebie niezależne. Niezależne dlatego, ponieważ wiek kobiet jej nie wpływa na wiek mężczyzn, zgodnie z naszą wiedzą. Oczywiście można potem interpretować na przykład, że to kobiety są w takim samym, połowa kobiet jest w wieku do 26 lat, połowa mężczyzn jest w wieku do 25 lat, oczywiście włącznie, że średnia dla kobiet czy dla mężczyzn odpowiednio wynosi, czy wiek kobiet lub mężczyzn wynosi odpowiednio, a wiek tych poszczególnych osób różni się od średniej wieku kobiet czy mężczyzn. O te wartości. Oczywiście takie pełne interpretacje statystyk opisowych od początku do końca są na oddzielnym filmiku, który też jest już prowadzony na YouTube. Zapraszam do oglądania, jeżeli potrzebujecie konkretnych, zero-jedynkowo tak poprawnych interpretacji. Ja tutaj bardziej się skupiam na tym, żeby wskazać, jakie są różnice w tych interpretacjach. Więc jeżeli wejdziemy w element skośności, to też można porównać, która z grup jest bardziej, ma rozkład bardziej asymetryczny w porównaniu do rozkładu normalnego. Ogólnie bym powiedziała, że zarówno kobiety i mężczyźni posiadają rozkład wieku w tych swoich podzbiorowościach na bardzo zbliżonym poziomie tego zniekształcenia i będzie to rozkład prawostronnie o umiarkowanej sile tego zniekształcenia. A co jest charakterystyczne, jedynie
Możemy powiedzieć, że w przypadku kurtozy to kobiety mają kształt tego rozkładu bardziej zbliżony do rozkładu normalnego, bo wynik jest bliższy zeru, a tutaj w przypadku mężczyzn to spłaszczenie w porównaniu do rozkładu normalnego jest większe. Jeżeli potrzebujecie przejrzeć materiały z innych filmów, może na wyższym, zaawansowanym bardziej poziomie, lub też po prostu przypomnieć sobie, gdzie co należy wejść, albo jak należy interpretować choćby statystyki opisowe, zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów.